W dzisiejszym materiale zajmujemy się tym, co widzieliście chwilę temu. Oto nagranie z profilu Smart Schoolboy 9. Profilu prowadzonego przez dorosłego, niebezpiecznego oblecha, który podszywa się pod 9-10-letnie dziecko i prowadzi jednocześnie kilka innych profili, gdzie podszywa się pod inne dzieci i z kilku kont publikuje naprawdę obrzydliwe treści na Instagramie typu sprawa PDF. W dzisiejszym odcinku zajmę się całą tą sprawą i przedstawię wam ją od samego początku do samego końca. To będzie naprawdę mocna i mroczna sprawa, więc moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was już do oglądania. Nim przejdziemy do sedna tematu, najpierw musimy pogadać o jednej dość istotnej rzeczy. Główne konto osobnika, któremu dzisiaj się przyglądamy, zostało usunięte z Instagrama ze względu na rzeczy, które odwalał na tym koncie, które nie były zbyt przyjazne zasadom panującym na tym serwisie. Zasadniczo cała większość jego kont została już zdjęta z tej platformy, w związku z czym my bazować będziemy na nagraniach, które do tej pory latają po internecie, które w jakiś sposób zachowały to, co miało tam miejsce. Nie są to moje nagrania, gdyż z wiadomych przyczyn nie miałem jakich nagrać, niemniej są bardzo istotnymi dowodami w tej sprawie. W związku z czym Smart Schoolboy 9. Na polski mądry chłopczyk ze szkoły 9. Już sam pierwszy kontakt z jego kontem jest naprawdę dziwny. Już w samym opisie profilu gościu wspomina o sobie, że jest 10-letnim chłopcem chodzącym do szkoły, aczkolwiek zagłębiając się na treści, które trafiają na sam profil, okazuje się, że jest ono prowadzone przez dorosłego gościa z bardzo intensywnym makijażem i protezą zębów. Dodatkowo ubiera się w mundurek szkolny i treści, które publikuje, są co najmniej zastanawiające. Gościu na tych filmach udaje dziecko, zachowuje się jak dziecko z pierwszych klas podstawówki, dlatego w bardzo obleśny, niepokojący sposób. Generalnie gość jest strasznym creepem. Gdyby tego było mało poza tym kontentem na swoich profilach, publikuje również rozmaite posty z udziałem dzieci. Są to zdjęcia lub filmy, często o bardzo sugestywnym wydźwięku. Część z tych zdjęć została prawdopodobnie zrobiona przez niego, a z kolei inna została wygenerowana przez AI. Z wiadomych względów nie pokażę wam tych filmów, bo są naprawdę obleśne. I ze wszystkich archiwalnych nagrań, do których udało mi się dojść, okazuje się, że gościu te profile prowadzi od co najmniej 3 lat, gdyż najwcześniejsza data publikacji przez niego jakiegokolwiek posta, na którą natrafiłem, pochodzi z marca 2021 roku. I już wtedy to były naprawdę posrane filmy i pośród nich chociażby znajduje się post z 19 kwietnia 2021 roku, na którym oblech ten goni jakiegoś dzieciaka po pewnej dzielnicy. Dodatkowo mega obrzydliwy był opis tego posta. Wyszedłem znowu na dwór krótko po tym, jak wróciłem do domu ze szkoły. Jechałem autobusem, żeby odwiedzić Grahama, ma 10 lat, teraz chodzi do innej szkoły. On dosłownie opisał innego dzieciaka, dosłownie powiedział, że ma 10 lat, na samym nagraniu gonił go. To jest okropne. Dodatkowo wiele innych postów na tym koncie, które przedstawiają dzieci. Ukazuje je chociażby z pomalowanymi czerwoną szminką ustami, czy wyraźnie zedytowanymi zębami, żeby wyglądały chyba na modłę tego, co sam nosi. Dodatkowo gość ma jakiś naprawdę chory fetysz mówienia o sobie, że jest sticky, czytaj lepki. I bardzo często wrzuca zdjęcie swoich butów na obcasie. W innych postach z kolei mówi, że ma 11, 12 lat, ale tak naprawdę ma 9, więc jest mądrzejszy od dzieci, które mają 11, 12 lat. Przypomnijmy, że to jest dorosły, obrzydliwy gość. Na innych treściach z kolei... Dlatego nienawidzę takich tematów. Gościu nagrywa siebie, jak robi sobie dobrze, dalej określając się jako 9-10-latek. I teraz pociągnijmy to trochę dalej, pokażę wam kilka jego interakcji z innymi użytkownikami poprzez chociażby komentarze na Instagramie. I ku temu posłużę się screenem z filmu Tuwa, chyba tak się czyta jego nick. By the way, właśnie z tego filmu w sumie dowiedziałem się o całej sprawie, z niego wziąłem kilka dowodów, w razie czego linka do niego macie w opisie tego filmu. Ten screen najpewniej pochodzi z konta jakiegoś dziecka na Instagramie. Tak się składa, że Smart Schoolboy najpewniej zostawił komentarz pod tym postem, na który ktoś zdecydował się odpowiedzieć, upominając go, że to, co wstawia do internetu, nie jest do końca odpowiednie. Jednakże zaczęło się od komentarza pod owym postem. Masz całkiem fajne koszule, ale ja muszę nosić mundurek szkolny do szkoły. Jest miło, ale swobodny strój nie jest dozwolony, a tutaj w Wielkiej Brytanii jest dość gorąco, ponieważ w czerwcu nagle robi się cieplej. Na to ktoś odpowiedział: twoje konto jest cholernie przerażające, proszę usuń to. Na to Schoolboy odpowiedział nick poprzedniego komentującego: jest jednym z wielu zboczeńców śledzących konta dzieci. Najwyraźniej jest zazdrosny i uważa, że mądrze jest mieć gówniane zdjęcie profilowe i brak postów lub ustawione na prywatne, aby mógł znęcać się nad dziećmi w internecie. Wymodelowałem sobie fajne ubrania i mam wspaniałe życie. Kurwa, kto pytał? To jest dziwna forma obrony, która nijak go nie broni. Gościu jest oblechem z internetu, aczkolwiek jeżeli ktoś spróbuje zwrócić na to uwagę, to...
oblechem jest osoba, która zwraca mu na to uwagę. I typ jest poryty do tego stopnia, że w takiej sytuacji siebie uważa za małe dziecko, a osobę, która zwraca mu uwagę, za zboczeńca, który jest nim zainteresowany. Kiedy wiadomo, jaka jest prawda. Dodatkowo na nowym filmie znalazło się kilka screenów z wiadomości, które ktoś wymienił ze Skullboyem, które są nie mniej przerażające. Generalnie, żeby streścić wam to wszystko, okazuje się, że gościu ma jeszcze co najmniej 3 dodatkowe konta, na których pisze do dzieciaków. Aczkolwiek kiedy osoba, która pisze do niego w tej sprawie, zwraca mu na to uwagę, ten odwraca kota ogonem, mówiąc, że on jest dzieckiem i jakiś dorosły do niego pisze, a wcale nie powinien tego robić, bo on ma tylko 10 lat. Dodatkowo bardzo wyzywa drugą stronę, używa wielu F-bombów, kieruje się też mega posraną logiką, którą już zresztą widzieliście na poprzednich screenach. Później miejsce miał okres, kiedy ludzie zaczęli odkopywać jego konto z internetu i zwracać uwagę na to, że to, co on robi, jest niedopuszczalne. Potem opublikował jeszcze taki post, gdzie stwierdził, że ignoruje zazdrosne komentarze od innych ludzi. Twierdzi, że jest przekonany, że oni bardzo chcieliby nosić jego szkolny mundurek. Dodatkowo mówi, że sam fakt, że po prostu urósł bardzo szybko w 5 roku w szkole. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest system edukacji w Anglii. Generalnie, jeżeli ktoś jest w 5 roku w szkole, ma między 9 a 10 lat. Dodatkowo usprawiedliwia się, że to przecież zdarza się u wielu innych dzieciaków. Tuż po tym rzekomo zdezaktywował swoje konto, bądź zostało ono całkiem słusznie usunięte. I w sumie, jeżeli chodzi o treści, które publikował na tym profilu, to byłoby na tyle. Rzecz jasna, było tego znacznie więcej, niemniej nie ma sensu się w to zagłębiać, gdyż posty nie bardzo różnią się od siebie, a każdy z nich pokazuje bardzo obrzydliwe rzeczy. Na swoich filmach gościu od razu wysprzęglił się, że pochodzi z Wielkiej Brytanii. A ludzie przyglądali się miejscom, które ten odwiedzał na nagraniach, które puszczał do internetu, oraz przyglądali się slangowi, którym się posługiwał. Ostatecznie sprecyzowano, że znajdował się on gdzieś w okolicy Londynu. I w związku z tą akcją rozpoczęła się akcja chociażby na Reddicie, gdzie ludzie po zlokalizowaniu go zaczęli kontaktować się z lokalnymi władzami, żeby może coś z nim zrobić, bo zagraża społeczeństwu. Okazuje się, że dawno nie był widziany w okolicy i nikt nie ma pojęcia, gdzie znajduje się aktualnie. Dodatkowo lokalna szkoła z wiadomych względów też jest świadoma tej sytuacji. Jednakże sam Smart Schoolboy 9 to nie koniec całej tej historii, gdyż jak się okazuje, posiadał on w rzeczywistości więcej kont. Posiadał, gdyż zostały one usunięte. Aczkolwiek było ich znacznie więcej i robił na nie ich dość podobne rzeczy. I oj, to są rzeczy, których jeszcze się nie spodziewacie. Pośród nich znajdowały się chociażby Stephanie Scully, gdzie ten podszywał się pod 13-letnią Stephanie Stansfield, mieszkającą w Londynie, która chodzi do szkoły. Konto jest kontrolowane przez jej rodziców. Tak samo zresztą było ze Smart Schoolboy 9, gdzie również znajdowała się informacja, że konto jest monitorowane przez jego rodziców. Kolejnym kontem było Truth_611. Nie wiem, co to jest za nazwa. Ten określał się jako śliczny chłopiec, prowadzący konto, które jest monitorowane przez jego mamę, sam woli pozostać anonimowy. I kont tych było znacznie więcej, co więcej, nie tylko na jednej platformie. Zacznijmy od konta Stephanie, która istniała w internecie od trochę dłuższego czasu, ponieważ najwcześniejsze posty pochodzą z okresu 2019-2020. I tutaj treści są bardziej sugestywne, konkretniej wyedytowane. Stephanie na każdym kroku podkreśla swój wiek, czy ma 12, później 13 lat, a nawet w pewnym momencie podzieliła się swoim głosem, który jest głosem Schoolboya. I hope you're well also. I don't. I'm here. Look. To właśnie on jest odpowiedzialny za to konto, a ludzie odnaleźli je poprzez jego obserwujących. Wcześniej obserwował to konto z Wzajemnością. Dodatkowo w momencie, kiedy jego konto zostało zawieszone bądź usunięte, na koncie Stephanie pojawił się post, który mocno nawiązywał do tamtej sytuacji, gdzie ta niejako pocieszała go i mówiła, że jej kolega musiał usunąć swoje konto ze względu na komentarze zazdrosnych ludzi, którzy pisali mu je z każdej strony. To, na co ludzie również zwracali uwagę, to fakt, że Stephanie mówiła o sobie, że ma 13 lat przez około 4 lata, a na postach edytowanych w coraz bardziej pokrętny sposób, chociażby nosiła buty na wysokich obcasach, które były bardzo często eksponowane, co jest swego rodzaju fetyszem Schoolboya, który zresztą na swoim koncie, o którym mówiłem wcześniej, Smart Schoolboy 9, też pokazywał, bardzo mocno eksponował swoje buty na obcasie. Jest to okropne i wstrętne i to jest 100% jedno z jego kont. I w kwestii postaci Stephanie to jeszcze nie jest koniec. Gościu właśnie w ten sposób nazywał całkiem wiele swoich kont. Często padała nazwa Stephanie, a na jednym z nich Schoolboy sam przebrał się za Stephanie, zakładając dziewczęce ubrania i udając 12-latkę. Naprawdę przerażając.
Idąc dalej, Truth Stick 11. Konto bardzo podobne do konta Stefani oraz do konta Skullboya. Editing jest bardzo podobny i tematyka zresztą również. Z tą różnicą, że teraz do czynienia mamy z chłopcem. Co interesujące, pierwsze posty na tym koncie bardziej odnosiły się do innych kont, których właściciele udawali, że są dziećmi, a tak naprawdę nimi nie będąc. Czyli poniekąd gościu prowadził konto, gdzie ostrzegał o takich ludziach jak on. To może być dość niewytłumaczalne na pierwszy rzut oka, ale jeżeli miałbym już coś spekulować, to obstawiam, że może być to jeden z jego fetyszy, który na tyle mocno siedział mu w głowie, że wręcz sam interesował się osobnikami o podobnych zainteresowaniach do niego, tworząc treści na ich temat, jednocześnie będąc takim sam jak oni. To jest pokręcone, jestem tak samo zdezorientowany jak wy, ale idźmy dalej, bo ta królicza nora ciągnie się jeszcze głębiej. Gdyż życie tego konta możemy podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres to ostrzeganie ludzi o innych kontach typu PDF, a następnie zmiana charakteru konta na konto typu PDF właśnie. Patrząc na wydźwięk samych postów, raz publikować miał chłopiec, a raz jego matka, gdyż charaktery owych postów mocno różniły się od siebie, ale im dalej w las, tym stawały się coraz bardziej groteskowe, niepokojące, a ich wydźwięk stawał się coraz bardziej zbliżony do tego, co chociażby robił na koncie Skullboy. Chłopiec mówił o sobie, że jest lepki, ponadto jego zdjęcia były edytowane w coraz dziwniejszy sposób i były dodawane coraz to kolejne niepokojące elementy, w tym chociażby naprawdę sugestywne pozy. I chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że te konta wisiały sobie na Instagramie przez długie lata, dopóki ludzie ich nie odnaleźli, nie zaczęli tego zgłaszać. I tutaj pojawia się pewien problem z Instagramem, mianowicie Instagram nie do końca posiada jakichś konkretnych limitów względem treści, jakie można tam wstawiać. Mam na myśli to, że oglądając Reelsy na Instagramie przez ostatni rok w szkole, nie oglądałem się tyle chorego gówna, którego nie naoglądałem się nigdy wcześniej. W związku z czym z własnego doświadczenia wiem, że za bardzo nikt nie kontroluje tego, co tam się wstawia. W związku z czym niepokojące i obrzydliwe konta takie jak te mają zezwolenie, żeby się tam rozwijać. Przynajmniej dopóki ktoś tego nie zgłosi i ktoś kompetentny się tym nie zajmie. To jest spory problem, bo nawet zabawne chore gówno nie jest takie złe, ale szkodliwe i niebezpieczne chore gówno jest bardzo złe i nie powinno być akceptowane. A niestety jest i rozwija się gdzieś w podziemiach Instagrama. Niestety gościu swego czasu prowadził jeszcze więcej takich kont, aczkolwiek nie za bardzo uważam, że jest sens analizować je od środka, gdyż różniły się one po prostu postacią, osobą, chłopcem, dziewczynką w wieku szkolnym, po prostu dzieckiem, które publikowały posty na swoim profilu, aczkolwiek ich wydźwięk, opisy, treści, to co było obecne na tych postach, nie różniło się znacznie od siebie. Przedstawiał po prostu te same dzieciaki w bardzo nieodpowiednich i obrzydliwych sytuacjach. I tak się składa, że większość z tych kont została usunięta, niemalże wszystkie, poza jednym. Mowa tutaj mianowicie o Miles95. Jest to konto, które pozostaje nieaktywne od marca 2021 roku i Skullboy jest za nie odpowiedzialny, gdyż zamieszczał tam nawet swoje zdjęcia. Editing, wydźwięk, tematyka, wszystko jest bardzo podobne. To kolejny obrzydliwy, oblechowy profil tego gościa, który również powinien zostać usunięty. Myślę, że jeżeli ludzie są coraz bardziej uświadamiani odnośnie istnienia takiego osobnika w internecie, prędzej czy później to konto również spadnie z rowerka. I niestety to nadal najpewniej nie wszystko, bo pewnie istnieje cała masa kont, do których ludzie jeszcze się nie dokopali, gdyż przez cały czas coś kolejnego jest odnajdywane. I powiem wam tak, to było okropne, obrzydliwe i nie zagłębiajmy się w to dalej. Uważam, że przedstawiłem wam całokształt tej sprawy, gdyż kolejne konta najpewniej nieznacznie będą różnić się od siebie i miejmy nadzieję, że jeżeli jeszcze nie są usunięte, to ekspresowo zostaną. W związku z czym, jaka jest odpowiedź na to wszystko? Jak sprawa przedstawia się w tym momencie? Otóż aktualnie najnowszym filmem, który przedstawia najwięcej na temat Smart Skullboy 9, jest materiał opublikowany w niedzielę 25 sierpnia wieczorem na kanale Nick Crowley, gdzie jego twórca przedstawił kilka naprawdę interesujących faktów. Przede wszystkim okazało się, że odnalezienie tego człowieka i sprecyzowanie, kim tak naprawdę on jest i gdzie rzeczywiście się znajduje, było głównym priorytetem ludzi zajmujących się tą sprawą przez dłuższy czas i w końcu faktycznie udało się go zlokalizować. Gościu przebywał w Anglii, w okolicach Londynu, a w filmach, które publikował, znajdowała się pewna bardzo istotna poszlaka, pewne konkretne imię, którego Skullboy używał naprawdę rzadko i nie nazwał nim jakiejkolwiek ze swoich postaci. Było to imię David i po połączeniu kilku kropek okazało się, że w rzeczywistości David jest imieniem tego oblecha. Później okazało się, że mężczyzna ten to w rzeczywistości David Alter, mający 59 lat. A wskutek dalszego śledztwa prowadzonego na Discordzie oraz na Reddicie okazało się, że wokół gościa już prowadzone jest śledztwo przez lokalne władze. Ludzie dowiedzieli się również kilku innych rzeczy na jego temat, m.in. gościu pisze teksty, jest jakby poetą oraz robi muzykę, o ile w ogóle można to tak nazwać. Not out of time.
Jego imię i nazwisko odnaleziono również w lokalnych gazetach, gdzie ten jako dziennikarz pisał artykuły chociażby o tym, jak istotne jest noszenie szkolnych mundurków. Idąc jeszcze dalej, ludziom udało się odszukać jego prywatny profil na Facebooku, gdzie ten pokazuje zupełnie inne zachowania. Przede wszystkim posługuje się językiem poprawnie, bez błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych. Dla odróżnienia, w momencie kiedy wciela się w rolę Smart School Boya 9, popełnia różne błędy, pisze, mówi niewyraźnie, nieskładnie i to wszystko tylko i wyłącznie po to, by jeszcze bardziej, jeszcze mocniej imitować osobę mającą 9-10 lat. I to prowadzi nas do ostatniego i dość kluczowego tematu. Davida jako osoby i po prostu niebezpiecznej jednostki. Po zobaczeniu wszystkiego, co pokazałem wam w tym filmie, na usta ciśnie się jeden wniosek. Gościu jest chory bądź nie do końca sprawny psychicznie. I patrząc na całokształt jego akcji, możliwe, że faktycznie tak jest. Jest to prawdopodobne, aczkolwiek na pewno nie usprawiedliwia to jego niebezpiecznych zachowań i po prostu musi on zostać zatrzymany, zanim faktycznie zrobi komuś krzywdę. I wychodząc już poza jego profile, widać, że gościu nie ma żadnych zahamowań. Sam pisał komentarze pod postami na kontach dzieci w wieku faktycznie 9-10 lat, samemu z perspektywy ucznia w ich wieku, będąc jednocześnie o 50 lat starszym człowiekiem. I to nie była jednorazowa tego typu sytuacja, gdyż David robił to naprawdę często. I warto w tym miejscu jeszcze raz poruszyć temat jego postów. Na takich kontach jak TruthSticks11, gdzie sam pisał o innych osobach przejawiających podobne zachowania do niego w internecie. Jak za chwilę zobaczycie, schemat był dość prosty. Gościu krytykował zachowania, które były bardzo podobne do zachowań, które sam przejawiał. Czyli po prostu gościu starał się zwiększyć świadomość pośród ludzi odnośnie konta jakiegoś creepa, który podszywał się pod 9-letnie dziecko, a niedługo później sam okazał się być właścicielem wielu kont o dokładnie takim samym celu. W związku z czym możemy śmiało założyć, że gościu w tych wszystkich postach piętnuje zachowania, które sam przejawia. I to prowadzi nas do opisu tego posta, gdzie David ponownie krytykuje jakąś jednostkę. Ponownie za podszywanie się pod dziecko i tak dalej, aczkolwiek w tym poście znajduje się również wspomnienie o kanibalizmie, używanie zdjęć chłopców z wnętrznościami na wierzchu, czy chociażby morderstwa rytualne. I patrząc na wszystko, co odwalił do tego momentu, możemy założyć, że jeżeli skrytykował również te zachowania, to co jeśli on również może je przejawiać? To jest bardzo niebezpieczny gościu bez żadnych granic z internetu, więc nie możemy założyć, że nie byłby w stanie się do tego posunąć. A patrząc na to, że bardzo duża ilość kontentu, jaki wstawiał, to zdjęcia dzieci zrobione z bliska, albo zdjęcia, które zrobił samemu sobie siedząc na placu zabaw za dnia w swoim bardzo creepy przebraniu, czy chociażby zdjęcia dróg, które są dosłownie rzut beretem od najbliższej szkoły, czy chociażby cała masa wygenerowanych przez AI zdjęć przedstawiających dzieci, które są na przykład związane linami. To jest strasznie niebezpieczny typ i musi zostać zatrzymany. I to prowadzi nas do samego końca. Na samym początku tego filmu wspomniałem o nagraniu, gdzie Smart School Boy 9 goni jakiegoś chłopca. On faktycznie opublikował takie nagranie z opisem "gonię kolejnego chłopca". I naprawdę nie mamy pojęcia, czy to jest ustawione nagranie, czy być może coś, co rzeczywiście miało miejsce. Nie możemy wykluczyć żadnej z tych opcji, aczkolwiek jednocześnie z tyłu głowy musimy mieć, że to jest naprawdę niebezpieczny typ. Na samym końcu swojego filmu Nick Crowley zapewnił nas, że wszystkie materiały zostały już przekazane lokalnym władzom i prowadzone jest śledztwo. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później David zostanie zatrzymany. I w tym momencie historia się urywa. Na zagranicznym YouTubie ludzie coraz częściej informują o tej sprawie i naprawdę urosła ona do dosyć sporych rozmiarów. Miejmy nadzieję, że Smart School Boy 9, czytaj David, zostanie zatrzymany i nie zrobi nikomu krzywdy ani przez internet, ani tym bardziej w prawdziwym świecie. Cały materiał dowodowy został już przekazany dla lokalnych władz i śledztwo jest w trakcie. Generalnie w tym momencie chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście nie szukali jakichś nowych poszlak co do Davida, już specjalne osoby do tego wyznaczone zajmują się tym i lepiej nie mieszać się w tą sprawę bardziej jako po prostu obserwatorzy. Nie szukajcie go, nie kontaktujcie się z nim, nic z tych rzeczy, bo to jest niebezpieczny obłęd, który musi zostać zatrzymany. Jak przeważnie mówię wam w takich sytuacjach, uważajcie na siebie w internecie, bo naprawdę nie wiecie, kto może znajdować się po drugiej stronie, a jak mogliście już wywnioskować z dzisiejszego filmu, creepów jest naprawdę sporo i cały czas pojawiają się jacyś nowi. Tacy na przykład jak właśnie 59-letni David udający w internecie 9-10-latka albo chociażby 12-latkę czy inne dzieci z podobnej grupy wiekowej. To jest wstrętne. Trzymajcie się do kolejnych filmów, mój drodzy, trzymajcie się, cześć.